Cześć, witam was serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj o czymś bardziej z dziedziny kultury, a mianowicie moje wrażenia po lekturze książki Grahama Mastertona Wyklęty. No cóż, krótko. Książka opowiada o Johnie Trentonie, któremu ukazuje się niedawno zmarła żona. Odkrywa, że nie tylko on widzi zmarłych. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi stara się odnaleźć powód powracania denatów do świata żywych. Jego żona zginęła bardzo nieprzyjemnie, bo tir wjechał w tył jej samochodu. Wyleciała razem z jeszcze nienarodzonym dzieckiem, bo była w ciąży, wyleciała przez przednią szybę. Ponoć nie było co z niej zbierać. To mi się właśnie podoba w książkach Grahama Mastertona, że bardzo dokładnie opisuje wszystkie takie, powiedzmy sobie, niezbyt przyjemne i miłe dla oka sceny. Pamiętam tak samo książkę Piąta Czarownica, kiedy to bardzo dokładnie opisywał, jak potwory z zaświatów poszatkowały brygadę antyterrorystyczną. Też polecam książkę, ale nie o niej teraz mowa. Jeszcze biorąc pod uwagę zawód, jaki wykonuje Masterton, nie tylko pisarz, nie powinny dziwić bardzo dokładnie opisane co do każdego szczególiku sceny łóżkowe. No cóż, myślę, że głównym powodem tego jest to, że Masterton jest ginekologiem, prawda? Polecam tą książkę nie tylko ze względu na te sceny, ale na naprawdę bardzo ciekawą i wciągającą fabułę. Książka jest bardzo dynamiczna i wystarczy jeden dzień, żeby ją przeczytać, bo naprawdę potrafi wciągnąć. A teraz idąc dalej za ciosem, kiedy już rozmawiamy o książkach, ostatnio bardzo dużą popularność zyskują czytniki e-booków. E-book readery. Zauważyłem, że ostatnio jadąc na rowerze słyszałem audycję w RMF, że w swoich loteriach właśnie rozdaje czytniki e-booków. I powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, ponieważ faktycznie nie musimy targać się nie wiadomo z jakimi książkami. Bierzemy jedno cienkie urządzenie, w którym możemy sobie czytać nasze e-booki i przede wszystkim też oszczędność pieniędzy. Może i raz wydamy te 150, to taka ta naprawdę bardzo niska dolna granica. Albo kupimy jakiegoś iPada bądź inny tablet i możemy sobie czytać książkę, za którą zapłacimy, nie zapłacimy za nią 30 zł, tylko zapłacimy 15, powiedzmy, i to jest też duża oszczędność pieniędzy i przede wszystkim miejsca. Ja z wielką chęcią kupiłbym sobie teraz jakiegoś e-book readera, ale cóż, chwilowo jakby nie mogę rozdysponować na to pieniędzy, ponieważ jest to tylko taki gadżet, który na pewno kiedyś sobie kupię, ale nie w najbliższym czasie. To tyle, mam nadzieję, że podobał mi się mój podcast. Zapraszam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Ja cały czas pracuję nad iTunesem, także dzięki za wysłuchanie, na razie.